Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku z naszego customu do gry Tomb Raider, custom pod nazwą Maria Doria Adventure. Tutaj ostatnio zakończyłem, jesteśmy w teatrze, tutaj te kulisy jakby otworzyliśmy, znaczy no kurtynę, może tak, kulisy tam, Frodo. No ale zobacz, aha, kuźwa. Mówiłem, że będą nam wory spadać. Jezu. Jak to idzie? Tu jest. Bo to chciałem zabrać. O kurde. O kurde. Aha. Jakby to... Tu coś mamy? Nie. Jezu. Specjalnie chyba tak, co? Dobra. Niech mi to spada. Wiecie, o co chodzi. Tu jeszcze pełno jest. Kolce. Czy można ten przesunąć? No niekoniecznie. Mogę jakoś tu... Boże. Przebiec. Aha, dobra. A tu? Przesunąć? Można. Patrzcie, można to przesunąć. Kurde, jak ciemno jak zwykle. Oh fuck! Lezie do mnie. Jezu! Gdzie jestem? Ja pierdziele. Nie zapisałem. Dobra, ale już wiem co robić, gdzie iść. Ale patrzcie, nie? Pierdziele, wiem, że ryzykuję. A coś zostawił w ogóle? Niekoniecznie. Dobra, zapis, bo kuźwa, zaraz znowu zginę, będę powtarzał. Za tym nie ma nic. Tu. Co tu? Chyba tak. Chryste panie. A nie, dobrze. Tu na górze nie ma nic. Tam coś... A kluczyk tam jest. Dobra. I teraz tam by trzeba było. Dobra. Specjalnie te kolce dali na dole. Dobra. I to jest chyba kluczyk, słuchajcie, ostatni, bo już nie pamiętam, kurde, też zrobiłem sobie przerwę i... Kurde, nie pamiętam. Dobra. Jezu. O nie! Widzieliście to? Troszkę mnie zbadziło. Gdzie jest wyjście? Tu. Ja pierdziele. Ten coś zostawił? Nie. Po prostu... Tego się nie spodziewałem. No i tutaj na... Tutaj chyba, tak? A tak. Zaraz zobaczymy w ogóle, co to jest za klucz. Bellarum. Bellarum, ballerum. Pewnie jakaś sala balowa fajna, co? Pokażcie. Aha. Była chyba kiedyś. Znaczy, to mi się akurat podoba w tym customie, naprawdę. Rany boskie. Wow. No. Aha.
Patrzcie na to. No, powiem, że bardzo fajnie, widowiskowo. Podoba mi się. Właśnie fajnie, że on te właśnie te lokacje takie porobił. Właśnie teatr. Tam widzę jakieś znajdźki. Tutaj taka sala balowa. Co tam było jeszcze wcześniej? Jeszcze coś było. A tutaj coś potrzebujemy, tak? Czy to jest tylko... Aha, dobra. Czyli wiadomo, że potrzebujemy baterii. Dobra, obejdę tutaj dookoła. Pewnie zaraz to wyskoczy. Tutaj do góry mogę wejść. No, chciałbym jeszcze, wiecie, zobaczyć, czy tu wszystko. W tej wodzie nie ma nic. No dobra, nie ma nic. No to chodźcie do góry. Można tak? Tutaj nic. Zapisz. Tak, tak. Oczywiście. O kuźwa. Na szczęście oni tacy byli, wiecie, nie? Pamiętacie, że nie trzeba było ich aż tak. Nie trzeba było dużo naboi, nie? Fajnie. Aha, to tutaj jesteśmy, to stamtąd przyszliśmy. Dobra, to jakby dalszy ciąg. Zawalonej podłogi. Co, na lampy? Pe. Tam coś jest. Bateria. Dobra. Czyli tam mamy baterię. Przeskoczę to? Nie, nie, będzie dobrze. No. Dobra. Czyli mamy baterajkę. To można... Jest jakieś bezpieczne zejście? Mogę na przykład tu? No niby można, zobaczymy. Będzie? No, będzie. To jest jakaś winda? O kuźwa. Coś zostawiłeś? Nie. Te lampy są teraz inaczej. Czyli to nie było do windy, bo to przeważnie są takie... takie baterie do windy, no nie? No ale widzę, że nie. Tu? Tu. I tam? Aha, że wyżej niby. No tak, bo w sumie kondygnacji wyżej nas nie było. Pokaż. Tak. Tylko teraz pytanie tutaj, na tą lampę? Chyba tak. Bo tam by było chyba bezpośrednio za daleko. Chociaż... cholera wie. Jezu. Nie tak miało być. Niestety jest, kurde, jesteśmy tak, wiecie, na ukos. Nie za bardzo wiem, jak to zrobić. Nie. A słuchajcie, a bezpośrednio tam? Muszę na tą lampę tu? Tam? Za daleko. Mhm. Jak to zrobić, żeby tak, wiecie, wykręcić fajnie? O, 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 o. Nie, też nie.
żeby się złapała tej lampy. Chyba, że stąd tu? Chociaż... Kurde, nie mogę tego zrobić. Z shiftami nie idzie. No nie wiem, słuchajcie. Widzicie, ja sobie zawsze w customach utrudniam życie. Za zawsze uwielbiam sobie utrudniać, wymyślać, wiecie, rzeźbić, dziergać. Oho, ktoś lezie. A tu. Apteczunia raz. Co ty tu skrywałeś? O, flary. Coś jeszcze? Coś ty tu miał? Aha. Nie rozumiem. W sensie, że tam mam skoczyć? O tam? A to nie za daleko? Spróbujemy. Dobra, czyli cel był taki, żeby się udać tu wyżej. Jest tu coś? Nie. Myślałem, że coś mi na łeb spadnie. Co to jest? Aha, tu. Później tu. Ja pierdziu. Pierdziu, maniu. Zapiszę, bo mi co wyskoczy zara. Co będzie, to będzie. O! Czyżby to był, słuchajcie, artefakt, którego szukamy? Złota czaszka. Dobra. A to trzeba otworzyć, czy rozbić szybki, czy jak to, jaki czwart? Czy można po tym chodzić? Można. O, apteczunia. Patrzcie, kurde. Fajnie zrobiony sufit. Znowu pływają rekiny. Super to jest zrobione, naprawdę. No, zobaczymy, czy są tu jakieś rzeczy do zebrania. Kurde, nie mamy magnumików, nie? Patrzcie, że... Mamy tylko uziki. Że tych magnumów mi brakuje. Jeszcze pewnie gdzieś są. I stąd przyszliśmy. No dobra. A tu jeszcze wyżej można, czy nie? O tu. Można to rozbić? Tak.
Powiedzcie sami, że rozbijanie szyby w Tomb Raider 2 to było cudowne. Dobra, no to co? Bierzemy artefakt. Spierdzielamy. O kuźwa, gdzie mam iść? O Jezu, słyszę coś. Wow, za fajna. O kuźwa! Lezie ktoś jeszcze. Powiem wam, że życia nie mam. Lezie. Lezie. O kuźwa. Gdzie? Ale zjadło mi życia? Mam jeszcze łuziki? Coś jeszcze zostawiliście? Jeszcze ktoś lezie. Aż kurde. Nie mam już naboi. O kurde, Colt! A mam jakiś inny ten? Coś? Kurde, nie mam naboi. Coś zostawiłeś? Kolcik nic nie zostawił? A oni jeszcze coś mają? Bo to słuchajcie, w takim gąszczu trupów to można coś łatwo pominąć. Ale ta muza jest świetna, co? Dobra. Chyba wszystkich wymuciliśmy. A oni stąd powychodzili, okej. A tu jeszcze było przejście. Tak? Co to za pomieszczenia? Tylko po prostu takie, że oni stąd wyszli, czy jak? Tak. Jezu. A, to się łączy. Dobra, a tu jeszcze coś było z tej strony? O tu, to byliśmy, tak? Tak. Dobra, no tu nie ma żadnych znajdziek, nie ma nic. Dobra, w sumie fajnie to zrobione. Czyżby to już był koniec? Bo wiecie o co chodzi, mamy artefakt, no nie? Tybetańską czaszkę, chociaż lepiej wyglądała w tej gablotce niż teraz tutaj. A w ogóle jak to wygląda tu? O ty! Jak to tak? Nieładnie, ej. Kurde. Dobra. Ciśniem. Chryste panie. Wow, patrzcie jak fajnie. Wow, super. Fajnie, że właśnie dali nam też tutaj trochę popływać. A tu jest jakaś luka. Jest i łódź podwodna. Tak, koniec, okej. Super. Udało nam się, słuchajcie.
Cieszę się, że udało nam się wszystkie trzy sekrety zdobyć. Bardzo fajny custom, jeżeli ktoś lubi takie klimaty jak ja, właśnie Maria Doria, to polecam, aczkolwiek mam jedno zastrzeżenie. No ale ten klimat tutaj jednak był tego statku, że było, no, był pod wodą, ciemno, więc no to takie trochę realne, a aczkolwiek no chciałbym, żeby jednak był jaśniejszy. Bardzo fajny pomysł na pomieszczenia, fajnie tutaj to autor rozplanował, podobało mi się to, takie wiecie, coś jeszcze świeżego, nowego tutaj wprowadził do tego statku. Czuć było takiego właśnie, czuć był taki klimat tego zatopionego, takiego luksusowego liniowca. Fajne klimaty. Też mam jeszcze jeden taki na oku, właśnie też w takich klimatach, ale na razie nie chcę, słuchajcie, na razie sobie troszkę odpoczniemy od tego, ale też nagram właśnie ten taki, co mam na oku. Na razie bym chciał coś innego, zmienimy, może zmienimy wersję, już nie dwójeczkę, tylko na silniku jakimś innym polecimy, zobaczymy. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną w tym customie i co, do następnego jakiegoś, nie? Trzymajcie się, cześć.